Kamil, jesteśmy w kinie Elektryk w Warszawie. Przed chwilą zakończyła się gala finałowa rozdania nagród dla osób biorących udział w konkursie 48 Her Warszawa. Oczywiście jest to konkurs jubileuszowy. W tym roku to już była 10. edycja, gdzie młodzi oraz doświadczeni twórcy filmowi mieli okazję zaprezentować swoje dzieła. Natomiast twoim zdaniem, czy warto właśnie wspierać młodych filmowców w ich dążeniu do sukcesu i do bycia właśnie profesjonalistą? Tak, oczywiście, naturalnie i spotkanie, można powiedzieć, poniekąd pokoleniowe, chociaż może dużej różnicy wieku nie ma między tymi doświadczonymi, a tymi, którzy rozpoczynają tą swoją karierę. Niemniej jednak jest to zawsze bardzo przestrzenne środowisko, którym trzeba być po prostu obecnym. Każdy z nas nosi w sobie i obok, i też towarzyszy wielu sytuacjom, które aż się proszą o ekranizację. Nie ma co ukrywać, Warszawa jako stolica Polski coraz bardziej rozwija się również i pod względem filmowym. Coraz więcej festiwali filmowych tu się odbywa. Natomiast nie mogę ciebie, Kamilu, nie zapytać, co ciebie sprowadza do Warszawy? Oczywiście za każdym razem, kiedy odwiedzasz Warszawę, uczestniczysz w wydarzeniu w dość bogatym życiu kulturalnym i artystycznym stolicy. Natomiast właśnie pytanie zasadnicze. Jak to się stało, że po raz kolejny widzimy się na kolejnym evencie w Warszawie? Wyjątkowa motywacja. Oczywiście też niedawno wróciłam właśnie z takiego miejsca, gdzie i świat mody, ale przede wszystkim artystów odnajdujących się w stolicach świata, to Mediolan tym razem, ale właśnie dzisiaj przyjechałam do Warszawy dać świadectwo prawdzie. Jestem wyjątkowo uczulona na taką postawę w życiu, która przyjmuje zasadę jasności, czystości, przekazu. I dzisiaj właśnie w Warszawie jestem z tego powodu. Wybieramy się jutro oczywiście do księżnej Elżbiety Tarkowskiej, ale ja już dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie ją pozdrawiam i bardzo się cieszę na to spotkanie. A powiedz, Kamilo, jak u ciebie obecnie wygląda dalszy etap promocji twojej ostatnio wydanej książki Katarsis Piątej Komory Serca? Oczywiście jest to książka o twoim ojcu, który jest wybitnym polskim bohaterem, w zasadzie można powiedzieć, jeden z ojców niepodległej Polski. Jak wyglądają te sprawy? Czy możemy tutaj czekać na kolejny dodruk? Czy będzie kolejne wydanie danej książki? No i co w ogóle sądzisz o dotychczasowej promocji? Dotychczasowa promocja, to zaraz do tego wrócę. Natomiast jeżeli chodzi o druga edycja, oczywiście z uzupełnieniem moim jeszcze, z doniesieniem dodatkowych informacji, które postanowiłam zamieścić w książce, które wynikają z pamiętnika mojego ojca, jest w planie, naturalnie jest w planie ta druga edycja. Jeżeli chodzi o promocję w Polsce, pewnie ten czas pandemii właśnie przeszkodził zapewne tutaj, jeżeli chodzi o promowanie danej książki, jeżeli chodzi samo jakby przygotowanie samego filmu w oparciu o adaptację właśnie. Książka jednak, podejrzewam, właśnie ta pandemia dużo zakłóciła u ciebie. Właściwie nawet nie tyle przeszkodził, ile po prostu zablokował, bo każde drzwi na swój sposób w odbiorze właśnie publicznym są praktycznie zamknięte, chociaż teraz obserwuję, w skali świata zaczynają się otwierać i to jest taka dobra wiadomość. Wracamy do Włoch, już będę o szczegółach opowiadać przy kolejnej okazji, ale też i planuję już wyjazd do Ameryki. Jest on jeszcze troszeczkę ograniczony moimi osobistymi przeszkodami. Niemniej jednak właśnie z tą książką wyruszam do Ameryki, do ojca, do miejsca zamieszkania mojego ojca, do miejsca działania mojej siostry Kamili wraz ze swoim mężem Tadeuszem. Obydwoje spoczywają w Alei Zasłużonych na amerykańskiej Częstochowie i mam wrażenie, że tam uda mi się bardzo dużo osiągnąć.
A reszta w twoich rękach. Właśnie parę dni temu wróciłaś z Włoch, gdzie miałaś wieczór autorski. Zdaję się naszym widzom, na czym właśnie dany wieczór autorski polegał, jak tam to społeczeństwo odebrało ciebie w tym przypadku, czy jesteś zadowolona z efektu i czy publiczność dopisała? Ja jestem zawsze bardzo zadowolona z tego faktu, że żyję, że mogę podróżować, że mogę się przemieszczać, że dane mi jest jeszcze wracać do tych miejsc. To był wieczór stricte bardzo zamknięty. Wieczór i troszeczkę Polonia i włoska, ale też i świat historyków włoskich. Gdzie z uwagi na możliwość, nie, ja nie mówię w język włoski, więc w języku polskim przekazałam tą historię w skali człowieka. Człowieka, jednego człowieka, oczywiście ojca polskiej niepodległości, ale człowieka, którego życiorysu starczyłoby, to był konsensus, to była puenta tego wieczoru. Oczywiście salon, piękny salon w jednym z zamków Turynu. Ale puentą było właśnie takie stwierdzenie, tego życiorysu starczyłoby co najmniej dla 5 osób. I to mnie bardzo motywuje. Komu byś na samo zakończenie, Kamilo, chciałabyś podziękować, mając na uwadze wspieranie twojej fundacji, której jesteś prezesem, oraz jakie masz obecnie takie najpilniejsze potrzeby, aby osoby, które mają możliwość i osoby zainteresowane mogłyby wesprzeć twoją fundację oraz w jaki sposób mogą to uczynić? Przede wszystkim dziękuję wszystkim tym, którzy sami sobie uwierzyli i którzy przytulili się do stowarzyszenia Czyń Dobro Mimo Wszystko. To są dzisiaj bardzo ważne dla mnie dwie osoby z obszaru onkologicznego. To Klaudia Barut i Beata Świszcz, osoby, które bardzo dzielnie mierzą się z konsekwencjami tej ciężkiej choroby. To jest dziecko, które jest poniekąd moim dzieckiem, to Ritka Adamik, którą udało mi się zatrzymać w rodzinnym domu. Co prawda nie jest jeszcze sprawa finalnie zamknięta, ale jestem przekonana, że to dziecko zostanie jedno z wielu, a za tym dzieckiem wiele, wiele innych w swoim rodzinnym domu, w którym wszyscy zawsze najlepiej wzrastamy, najlepiej się rozwijamy i w którym czujemy się bezpiecznie. A jeszcze komu? To właśnie wam, tobie, Łukaszowi, cudownej Anrice, Antosiowi. Czyli telewizja TV. Właśnie. Cudownym osobom, które czekają na mnie w Warszawie i właśnie tutaj mogę też i dzisiaj gościć Państwa.